Szczęść Boże 8 października 2021 roku, w piątek. Moi kochani, może wielu z Was dziś będzie udawało się w podróż, daleką czy bliską, do zakładu pracy, do szkoły, gdziekolwiek będziecie podróżowali, po drogach, samochodem czy autobusem, zauważycie, że przy drogach postawione są różne znaki. Są to znaki ostrzegawcze, są to znaki nakazujące i znaki zakazujące. Te znaki postawione zostały tam po to, aby ułatwić podróżowanie wszystkim tym, którzy przemieszczają się, ale też aby zabezpieczyć tych, którzy podróżują. Gdybyśmy nie respektowali przepisów i znaków, wtedy na naszych drogach zapanowałby chaos. Często też obserwujemy osoby, które łamią przepisy, które naginają te przepisy, które nie stosują się do zasad powszechnie panujących. I co wtedy się dzieje? Najczęściej wtedy dochodzi do wypadków. My wtedy irytujemy się, że ktoś łamie przepisy, powstają korki, nie możemy przemieścić się w tym czasie, w którym chcielibyśmy się przemieścić z jednego punktu do punktu drugiego. Wiele osób, które łamało przepisy ruchu drogowego, uległo wypadkom, w których poszkodowani byli ludzie, poszkodowani fizycznie, albo nawet utracili swoje życie. Dlatego zachęcam Was wszystkich, siebie również, abyśmy przestrzegali wszystkich przepisów, które panują na drogach, po to, aby bezpiecznie z jednego miejsca do drugiego móc się dostać. Pan Bóg chce nas również zabezpieczyć w podróży naszego życia. I tu, moi drodzy, nie mamy już znaków, które stoją jako szyldy czy jako tablice ostrzegawcze, ale Pan Bóg chce te znaki i te szyldy wypisać gdzieś głęboko w naszej pamięci i w naszych sercach. Dziś mówi do nas: dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawo, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Tak mówi prorok Ezechiel w 20 rozdziale, w 11 wersecie. Pan Bóg dał nam swoje przykazania. Te 10 Bożych przykazań wszyscy nauczyliśmy się w trakcie lekcji religii czy też nauki konfirmacyjnej. Wyuczyliśmy się ich na pamięć. Ci, którzy uczęszczali na religię ewangelicką, dodatkowo musieli nauczyć się jeszcze objaśnień księdza doktora Marcina Lutra do tych przykazań. Ale czy te przykazania stosujemy? Czy jesteśmy ich wykonawcami? Dziś Ezechiel mówi do nas jasno: jeżeli człowiek wykonuje te polecenia i te przykazania, które zostały mu objawione, żyje dzięki nim. To tak samo jak z ruchem drogowym. Żyjesz, jeśli się stosujesz do tych zasad. Żyjesz i masz szansę zdrowo i cało dojechać, jeżeli wszyscy uczestnicy, którzy biorą udział w tej podróży z różnych kierunków, których drogi się krzyżują, będą tych zasad przestrzegali. Wystarczy jeden szaleniec. Wystarczy jedna osoba, która się do tych zasad nie stosuje i wszyscy mogą stracić albo zdrowie, albo swoje życie. I tak samo jest z Bożymi przykazaniami. Wystarczy jedna osoba, która będzie nas namawiała do tego, aby nie przestrzegać tych przykazań, aby pójść inną drogą niż droga Boża, aby skręcić w prawo lub w lewo od tego, co Bóg nam przykazał. I wtedy narażamy już nie tylko samych siebie, ale też i inne osoby, które są wokół nas, na niebezpieczeństwo, na oddalenie od Boga, na życie w zgodzie z warunkami, które dyktuje ten świat, czy które podszeptuje nam ten świat, ale nie według prawa i torów, po których Bóg nam wyznaczył podróż naszego życia. Jeśli chcesz żyć, jeśli chcesz bezpiecznie przejść przez swoje życie z Bogiem, w Jego towarzystwie i w Jego błogosławieństwie, posłuchaj Bożych przykazań, zacznij je każdego dnia wszystkie stosować, a zobaczysz, co dobrego wydarzy się i w Twoim życiu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, w
8 wersecie. Tego wam, moi drodzy, na dzisiejszy dzień życzę. Myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe i co sprawiedliwe, co czyste i co miłe. Pomódlmy się. Panie, Ty dałeś nam nowy dzień po to, abyśmy mogli wyruszyć w podróż naszego życia, a też i wyruszyć do pracy, do szkół, do miejsc, w których będziemy chcieli wypoczywać. Prosimy Cię, strzeż nas na wszystkich tych drogach, tych, po których fizycznie się poruszamy, środkami transportu, ale też i strzeż drogi serca naszego, naszych myśli, abyśmy nie chcieli naginać prawa, próbować ponad tym prawem przejść, ale respektowali każde z przykazań, które Ty nam dałeś. Proszę Cię, Panie, dziś o wszystkich, którzy oglądają ten codziennik i błogosławię im. Proszę o ich rodziny, proszę o nasz Kościół. Prosimy Cię, Panie, daj nam przebudzenie, niech Twoja światłość oświetli drogi, po których chcemy dziś podążać. Amen. Błogosławionego, dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.